Nagranie, które właśnie odsłuchujesz, nosi tytuł Biznes relacji w systemie MLM, czyli jak rozmawiać z ludźmi, aby nas chcieli wysłuchać i współpracować z nami. To nagranie zostało stworzone we współpracy z wydawnictwem The Black Horse oraz studiem lektorskim Deep Voice Studio przez Renatę Zarzycką, trenera biznesu i rozwoju osobistego, life coacha, coacha kariery oraz menadżera z wieloletnim doświadczeniem w branży MLM od 1992 roku. Z tego audiobooka dowiesz się, jak w biznesie MLM możesz budować zdrowe relacje i jak wzbudzić zainteresowanie słuchacza, aby ten chciał Cię wysłuchać i zrobić to, o co go poprosisz. Poznasz techniki pobudzania wyobraźni poprzez użycie metafory i odpowiedniego doboru słów, modulacji głosu, mowy ciała oraz zachowania. Audiobook ten należy do publikacji wydanych z serii Coaching Biznesu. Seria zawiera publikacje dla osób, które pragną poszerzyć wiedzę z zakresu psychologii sprzedaży i marketingu, budowaniu relacji z klientami i liderami oraz ma na celu motywację do osiągania sukcesów. Audiobook wzbogacony jest w muzyczne frazy. Kompozycja i wykonanie jest autorstwa Renaty Zarzyckiej, która jest jednocześnie autorką tego audiobooka. Zapraszam do skorzystania z innych audiobooków Akademii Rozwoju Coaching Życia www.coachingżycia.com.pl. Przejdź ze strefy intelektualnej do emocjonalnej. Opowieści, mity i metafory podczas komunikacji są formą społecznego spoiwa, które ma na celu bawić, pouczać i zmuszać słuchacza do myślenia. Ponieważ poruszają one głębokie zasady w zbiorowym doświadczeniu ludzkości, działają zarówno na świadomym, jak i na podświadomym poziomie, przekazując przesłanie pośrednio i bezpośrednio. To bardzo ważna rola metafor i opowieści stosowanych podczas komunikacji, gdyż łączą się one głęboko z podświadomością i poruszają nasze wygodne poczucie tożsamości, nasze zaprogramowane zachowanie, nasze zrutynowane mapy myśli i pojmowanie świata. W pewnych kwestiach mogą je potwierdzać lub zupełnie naruszać, prowokując do przebudowy myślenia, przebudowy przekonań, zachowań, wartości i własnego ja. Takiej nauki komunikacji nie uwzględniają programy nauczania w szkołach. Najczęściej przemówień, prezentacji i prelekcji uczymy się intuicyjnie, kiedy zachodzi taka potrzeba. Żaden z doskonałych mówców nie urodził się jako doskonały w tej kwestii. Niektórzy z nas potrafią się udoskonalić w tej dziedzinie poprzez kolejne próby i własne błędy na zasadzie powiedzenia, że ćwiczenie czyni mistrza. Fascynujący mówca XX wieku, właściciel potężnej firmy ubezpieczeniowej, Charlie Jones, intuicyjnie wyczuwał, że mówienie nie polega tylko na wypowiadaniu słów, lecz na nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego. Mawiał on, że słowa są tylko narzędziem. To głos przenosi znaczenie. Ton głosu informuje o tym, czy jesteś przyjaźnie nastawiony, czy raczej szukasz zaczepki. Przeciętny człowiek jest bardziej wyczulony na zmianę tonu niż na konkretne słowa. To, co mówisz, ma mniejsze znaczenie niż to, w jaki sposób mówisz, twierdził Charlie Jones. Otóż ludzi możemy skłaniać do aktywności na wiele sposobów, a jednym z najważniejszych jest pobudzenie słuchacza za pomocą własnej energii i entuzjazmu. Tak się składa, że ciężko jest być biernym, kiedy ktoś jest podekscytowany. Jednak łatwo można popaść w apatię,
Kiedy mamy do czynienia z człowiekiem przemawiającym w sposób nieinteresujący, monotonny, pozbawiony energii czy też radości życia. Nasze słowa zostaną lepiej zapamiętane, jeśli wykorzystamy techniki wydobywające nas z tak zwanego zimnego kręgu dydaktyki liczb i faktów. Trzeba tylko sprawić, by słuchacze przenieśli się ze strefy intelektualnej do strefy emocjonalnej. Tymczasem emocjonalna perspektywa rodzi się z energii naszego zachowania i kreatywności. Można ją także zastosować w odniesieniu do treści przekazu, stając się naturalnymi i spontanicznymi opowiadaczami ciekawych historii, gawędziarzami bajek i baśni, niosących przykłady i porównania do sytuacji rzeczywistych oraz twórcami interesujących wizualizacji na zasadzie: wyobraź sobie, zobacz to, usłysz i poczuj. W ten sposób najlepiej jest skorzystać z technik przenoszenia słuchacza w świat pięknych idei i metafor.